że bardzo ciężko przepracowali miniony sezon i teraz próbują kończyć. Zresztą od początku było wiadomo, że to będzie solidny, twardy, wyrównany pojedynek dwóch porządnych ekip. Która z tych ekip dzisiaj będzie górą? Oto jest pytanie, na które, żeby poznać odpowiedź, musimy poczekać jeszcze dwie kwarty. Mamy dość liczną zmianę w tym momencie. A ja rozumiem, że ciekawą numer nie widzimy. Dobra. Ponieważ Sebastian Pyśk prawdopodobnie jeszcze je, znanym jest obżartuchem. Pewnie dlatego, że nie trzyma linii. Raz, bardzo dużo razów. Ponieważ Sebastian Pyśk nie pojawił nam się tutaj na razie, pewnie je, jak to zwykły robić codziennie, od rana do wieczora, dlatego jest gruby. Będzie Kacper rozdawał pendrive'y. Proszę bardzo, Kacper stoi tutaj na rogu pod spikerką, podniósł rękę. Wszystkie dzieci Kacpra są, a każde dziecko, które tam pójdzie, dostanie oczywiście pendrive'a. Proszę bardzo, tak, chmarą na Kacpra, chmarą! Poradzi sobie. A my mamy Petra Placka w akcji ofensywnej, cały czas place! I teraz sędziowie pokazują, że chyba nadepną na linię boczną, bo to oznacza oczywiście zatrzymanie. A blisko było kolejnego touchdownu. Można powiedzieć, że wpasował się idealnie w drużynę Peter Placek, trenuje z nami od piątku. Kolejna akcja i proszę bardzo, do pokonania pozostało 30 yardów. Pierwsza próba na pokonanie pierwszych 10. Michał Kołek już gotowy, będzie akcja podaniowa. Świetnie zagrane to podanie, jeszcze tam próbował Zibi Schreiber coś ugrać, ale tylko potańczył na nogach, zdenerwował rekina i udał się za linię boczną. Ale tym samym zdobył dla swojego zespołu 5 yardów. Jeszcze 5 i ponownie będziemy mieli pierwszą próbę i tylko 20 do pokonania. Steelersi długo się naradzają tym razem. I co takiego tam wymyślą? Proszę bardzo, się dziewczyny uśmiechnęły do Kacpra, to nawet o wiek nie pytał. Dzieci, Kacper, dzieci. Kolejna akcja biegowa, znowu Placek! Tym razem chwycony za łydki. I udało się znowu przenieść piłkę do przodu. No gdyby z tą piłką biegł na przykład Kądziu numer 40, to nikt by go nie powalił za łydkę, bo jego łydek nie da się objąć rękoma. A przy okazji kolano, zwróćmy uwagę, wszyscy zawodnicy klękają na kolano, mianowicie jednemu z rekinów coś się stało. To już tradycja na meczach futbolowych, że jeżeli jeden z zawodników jest kontuzjowany, no to wtedy wszyscy oczywiście klękają. Mamy dwa ostatnie pendrive'y, więc umówmy się tak, bo może rzeczywiście dzieci brakło. O, proszę, już biegnie jeden Batman, tak? Cześć, rycerzu z Gotham. To drugi, słuchaj, o, tu już przyszedł, drugi młodzieniec, patrz, ach, spoko, Zuza, załatwię ci.
Widziałem, jak patrzyłaś na te pendrive, załatwimy. O. Kacper jest zawodnikiem juniorów Steelers. Zobaczcie, jaki to jest dobry młody człowiek. Właśnie wytłumaczył, jak używać pendrive'a. Wielkie brawa dla Kacpra! Trenowanie ze Steelers robi z łobuzów, bo kiedyś Kacper był łobuzem. Młodych, porządnych mężczyzn. Więc zapraszamy 3 czerwca, godzina 19. Nabór do juniorów. Nie, uczy się. To się tak patrzy na bramkę i to nie czy się śpiło, że czemu nam liczą to. Co robisz? Że jestem Steelersem. To co miałem powiedzieć? Że jesteś właścicielem tego klubu, nie musicie. Nie, twój stary strzelb. Michał Kołek, już gotowy do gry. Pierwsza próba, 10 yardów, 20 do zdobycia. Po raz kolejny Peter Lacek. Ty, kurwa, serio? Wiem o tym. Ten... Zaraz zobaczymy, ile udało się zdobyć jardów. Dokładnie 5. Widać, że w Czechach zdobywa się jardy symetrycznie. 5 albo touchdown. Taki wybór jest u Petra, jeżeli podaje mu się piłkę. Po raz kolejny mocno ustawia się tutaj drużyna Steelers, Michał Kołek. Na Hyde Parku będzie akcja podaniowa, raczej krótkie podanie. Peter Placek, osaczony przez rekiny. Teraz wie, jak się czują surferzy w Australii. Sorry, ale była licytacja, nie? Piłki? Piłki podpisane, koszulki, dwóch koszulek podpisanych. Niestety w tej próbie tracimy 2 yardy, a zatem na 3 próbę pozostaje 7 do zdobycia. Zwróćmy uwagę, jak solidnie po raz kolejny rozstawiają się rekiny. Widać, że ten zespół również słynie z dość solidnej defensywy. Rusza doping. Michał Kołek odwalił petardę, ale jakżeż wysoko on rzucił tą piłkę. Ewentualnie Hakim Olajuwon, gdyby zdecydował się grać w Steelers, mógłby tutaj próbować coś złapać. Przy okazji kibice, którzy teraz siedzą na trybunach, mogą się uśmiechać. Przyjechał jeden z naszych patronów medialnych, sportowezagłębie.pl, i będzie cykać zdjęcie kibicom. Ponieważ jest to mój brat, to dobrze wiem, że w większości wypadków będzie zrobił zdjęcia dziewczynom. Teraz dla niepoznaki udaje, że fotografuje zawodników. Czyli szykujemy się do field goala. 4 próba Steelers. Daleko, ale da się stąd zdobyć bramkę. Pokazał to Janikowski. Jest podanie, jest trick play, jest akcja rzutowa, jest to well done, Jason. Proszę bardzo, taki trik wymyśleć, ale to trzeba mieć głowę. Niesamowite, chociaż mój błąd, Jacek Szuszkiewicz, to on pewnie to wymyślił. Jacku, bardzo dobra robota. Teraz podwyższenie za 1 punkt. Ładnie kopnięta piłka, zobaczmy na zebry, ręce w górze, a zatem jest podwyższenie za 1 punkt, do 7 dodajemy 7 i mamy 14, 14 do 10 prowadzi zespół Zagłębia Steelers! Proszę bardzo, sam Szymon Widera zmienia układ cyfr na tablicy. Czternaście. Piłka już ustawiona na podstawce.
Nasi zawodnicy podnieśli ręce, mocne kopnięcie, ta szybuje w powietrzu. O, pada na ziemię i już rekiny, mocny rajd. Ależ tam był takl, ataklującym Artur Lądzierz. Niesamowite zagranie Artura. Nie pierwszy raz ten zawodnik popisuje się tak fantastycznym zagraniem. Uśmiechnij się, Szymon. Dzisiaj w ogóle taki radosny dzień. Ciepły, słoneczny, mecz futbolu amerykańskiego, jedzenie, żyć nie umierać. Czekamy na to, co wymyślą rekiny. Po raz kolejny mocno ustawieni running backsy przy swoim quarterbacku. I proszę bardzo, nieprzypadkowo w ich szeregach znajduje się Antonio Run. Ten zawodnik bowiem przypomina małą lokomotywę. I za każdym razem, kiedy dostaje podanie od Karola Szaka, stara się przedrzeć jak najdalej. Tym razem 4 yardy. Druga próba dla zespołu z Warszawy. Kolejne podanie, tym razem będzie akcja rzutowa, daleko rzucona ta piłka, ale na szczęście dla nas za mocno, dla receivera w drużynie warszawskiej. Receiver to zawodnik znajdujący się najczęściej na skrzydłach. Jego zadaniem jest szybki bieg, odwrócenie się, złapanie piłki, no a potem pozostaje już tylko kilka yardów, które należy przebyć i przyłożyć piłkę. Trzecia próba dla gości ze stolicy. Kolejna akcja podaniowa, incomplete. Nie było panowania nad piłką, a zatem czwarta próba. Mamy nowe twarze na boisku. Wszystko wskazuje na to, że trener drużyny z Warszawy zdecydował się wprowadzić formację punt. Jej zadaniem odkopanie piłki. Do odbioru szykuje się dwóch graczy w barwach Steelers. Pierwszym Konrad Partyka. Drugim natomiast grający z numerem 8 Jeffrey Thompson. Zwróćmy uwagę, panter daleko odsunięty. Zawodnicy stworzyli taki wachlarz, który ma go chronić. Fatalne podanie! Pędzi gracz z numerem 7! Ale nie udało się odebrać piłki, natomiast ofensywa. Jeżeli z tego nie będzie przyłożenia, no to moi drodzy, nie będzie obiadu. A graczem, który pędził za piłką, grający z numerem 7, najlepszy, Tomasz Kamiński. Jesteśmy już gotowi. Gotowy jesteś, Michał Kołek, grający z numerem 1. Podana piłka. Kogo wypuścił Kołek? Oto jest pytanie. Rinca wypuścił, a Rinc ma dzisiaj urodziny. Czyżby zbieg okoliczności, czy miał być prezent w postaci touchdown? Dowiemy się już niedługo. Kolejne ustawienie, Radosław Rinc, rozpoznawalny numer 33. Porównuje go wiele osób do gazeli albo łani. Ciężko twierdzić. Kolejna akcja podania. Zbigniew, snajper. Świetna akcja. Michał Kołek do
Zbigniewa Schreibera, a Zibi w takich sytuacjach się nie myli. Dwóch reprezentantów Polski daje nam kolejne 6 punktów. Ale jeszcze mamy konsultacje trenerskie i sędziowskie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tak brzmi pytanie, które zadają sobie teraz sędziowie. I co tam widziano? Ruszył w razie czego już Jacek Szuszkiewicz. On tam wywiera presję tym spojrzeniem spod czapki. Face mask po stronie rywali. Tak jest, tutaj nie było wątpliwości. Przewinienie po stronie rywali, a mimo to nasz zawodnik zdołał przyłożyć. Mamy 6 punktów, 20 do 10 w tym momencie i szykujemy się na podwyższenie. A podwyższać będzie ten, który zdobył przyłożenie. Zibi. Ale teraz trzeba to... Oj, jeszcze kopnięcie jakieś tej piłki było. Jest flaga. Nie wiem, czy coś takiego można zrobić. Przewinienie chyba w postaci bloku w plecy, o ile dobrze widziałem.